Moim celem jest zarobienie 100 tysięcy złotych w pierwszym roku działalności. Mam już pół roku i ciągle brakuje mi ponad 50 tysięcy złotych do realizacji tego celu. Co gorsza, w kwietniu na horyzoncie zleceń brak, więc naprawdę muszę powalczyć. Muszę powalczyć, jeśli nie chcę za pół roku szykować CV i wielkiego powrotu do korporacji. Więc powalczymy o to, aby przekonać zainteresowanych, potencjalnych klientów do nawiązania współpracy. Powalczymy też o nowych klientów. No i pracuję też nad takimi dodatkowymi tematami, które będą też budować moją firmę w długim terminie. No więc zaczynamy kwiecień i walczymy, walczę o to, ale wy też mam nadzieję, że walczycie o swoje wyniki, o to, aby kwiecień był super miesiącem. Ruszamy. Skończyłem właśnie pisać podsumowanie po spotkaniu z klientem. No i po prostu nie mogę pozbyć się myśli, że daje mi to, co robi, tyle frajdy. To jest po prostu niesamowicie fajne uczucie. Po pierwsze, no, fajne spotkanie, fajna rozmowa już nie z potencjalnym klientem, a z klientem, gdzie zastanawialiśmy się, jak możemy teraz rozbudować ich strategię komunikacji, bo do tej pory oni komunikacją swoją celowali do B2B, natomiast szukamy drogi, żeby teraz dotrzeć też do konsumentów, stworzyć tą komunikację B2C poprzez wideo, na jakich platformach chcemy być, jaki content chcemy tworzyć. Fajne to do rzeczy, słuchajcie, rzeczy do zrobienia na horyzoncie dla nich. Fajne pomysły też po drodze na spotkaniu i po spotkaniu, jak robiłem to podsumowanie, to myślę, ok, jeszcze to. Pozytywnie. I najważniejsza ta myśl, to dlatego nagrywam, po prostu, że cieszy mnie to, co robię. Jakby tak naprawdę na tylu poziomach to jest taka fajna rzecz, że jakby content tego, co robię, jest fajny. Cieszy mnie to, co, jakie to perspektywy może im przynieść, ale też jakie to ma znowu perspektywy dla mojej firmy, nie? Że to będzie też wartość, jakby, że mogę pokazać, że to będzie też moja realizacja. No i w końcu cieszy mnie to też na takim wymiarze zawodowym, nie? Że to też nie jest hobby, tylko to się realnie staje moim biznesem. No, pozytywnie. Wracam do pracy, już nie gadam. No okej, okay. Nowa wersja raportu dla potencjalnego klienta gotowa. Dodałem tam kilka takich elementów, wyróżników z wykrzyknikiem, których wskazuje właśnie to, że jest więcej rzeczy, o których trzeba wiedzieć. No i jestem zadowolony. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich lepszych raportów, analiz, które przygotowałem dla potencjalnych klientów. Mam nadzieję, że to przyniesie rezultaty. No nic, wysyłam. Poniedziałek, jeszcze przed 8 rano. Ktoś będzie miał lekturę przy kawie, mam nadzieję, że miłą. Tylko muszę odnaleźć tego maila. O, ktoś do mnie napisał na LinkedInie. Zaraz zobaczymy, ale wcześniej trzeba wysłać maila do klienta. Wszystko sprawdzam po 100 razy generalnie, bo nie chcę jakiegoś fuck-upu zrobić. I myślę, czy jeszcze jakoś tego maila mogę poprawić. No nie, chyba no nie mogę. Poszło. Trzymajcie kciuki. No. Współpraca z takim klientem naprawdę. Bo wiecie, czasami te profile biznesów klientów są są ciekawe, a czasami są ultra ciekawe i to jest przykład taki ultra ciekawy, bo na tylu poziomach byłby po prostu wspaniałym uzupełnieniem tego, co chcę robić. Anyway. No dobra, zobaczmy, kto tam pisze. Jakaś pani Marta. O, jakaś pani, która działa w podobnej branży, do mnie napisała i znalazła mój post na LinkedInie i chce go w jak,
jakimś biuletynie branżowym opublikować. No okej, fajnie, fajnie. Właśnie widziałem zaproszenie od kogoś z podobnego obszaru. W moim procesie sprzedaży widzę 2-3 problemy, które chciałem z Wami skonsultować. Nasycenie i ściana. O co chodzi? Pierwszym elementem na tej mojej drodze sprzedażowej jest zimna wiadomość najczęściej na LinkedInie. I odpowiada mi na nią średnio 10% osób. I wcześniej, gdy zaczynałem, ten procent był dużo, dużo, dużo niższy. Rzadko ktoś mi odpowiadał. Z tych 10% jestem już zadowolony, natomiast ciągle to jest coś, nad czym pracuję i staram się walczyć o to, żeby ten procent był wyższy w przyszłości. Natomiast problemy większe widzę na dalszym etapie tej podróży potencjalnego klienta. Proponuję przygotowanie analizy i wysyłam tą analizę przed spotkaniem. W ogóle przed propozycją, razem z propozycją spotkania się i porozmawiania, przesyłam też analizę. Wcześniej tego nie robiłem i do końca starałem się bronić, że nie dam do chwili, gdy się nie spotkasz. Natomiast teraz od dłuższego czasu już testuję takie podejście, właśnie otwarte karty. Słuchaj, to jest materiał, który przygotowałem dla Ciebie i oceń, czy widzisz w tym wartość. Jeśli tak, no to usiądźmy do stołu, porozmawiajmy, ja opowiem Ci jeszcze więcej, bo to jest dopiero początek, nie? I 30, czyli mamy raport i jakieś 30% osób mówi: kurczę, to jest dobre, to jest ciekawe, spotkajmy się, porozmawiajmy, nie? Pozostałe osoby, tu mam, jakby zakładam, że raport jest ok, nie? To znaczy już widziało go dość dużo osób, osób doświadczonych, krytycznych i feedback jest bardzo dobry. To jest profesjonalna, fajna robota, nie? Więc zakładam, że problem nie leży w jakości raportu, ale te pozostałe osoby nie czują potrzeby dalszego spotkania, nie? Czyli pojawia się taki element, myślę, że to, który nazywam nasyceniem, nie? Dostałem fajny raport o mojej branży, o mojej firmie. Może się zainspirowałem, może nie, whatever, nie? Dostałem, skonsumowałem i zapomniałem. Milknę. I to jest pierwszy problem na tej mojej drodze. Poza nasyceniem tutaj myślę, że pojawia się także element takiego braku pilności. Bo jest inaczej, nie? Jeżeli czujesz, że kurczę, musimy to zrobić już, bo się pali, versus to jest ważne, to jest ciekawe, ale jest tyle tematów, że po prostu nie ma na to czasu, nie? Ale problem pojawia się także w tej grupie. Wśród tych 30% osób, które mówi: spotkajmy się, porozmawiajmy, chcę usłyszeć więcej, niewielki procent osób przechodzi do działania. Mówi, że okej, no to planujmy dzień zdjęciowy. Pojawia się ściana. Wydaje mi się, że to też nie chodzi o to spotkanie, jakby content spotkania, czy na pewno chodzi o content spotkania, natomiast spotkanie samo w sobie jest dobre. To jest dobra, fajna, przyjacielska rozmowa, której zwykle jest taka atmosfera, takie poczucie, że podziałajmy, nie? Natomiast od tego spotkania po zaplanowanie dnia zdjęciowego mam wrażenie, że to jest taka, to jest ściana po prostu, nie? Jest, to wymaga dużo pracy, nie? Zaangażowania ze strony tego potencjalnego klienta, nie? Stworzenie planu, tego co chcemy nagrać, napisanie skryptów, jakby w ogóle jak zaczniesz o tym myśleć, co miałoby Cię doprowadzić do tego nagrania, no to już jesteś zmęczony, nie? A jak znowu pali Ci się i masz dużo tematów na głowie, no to po prostu nie masz na to czasu. Po prostu, nie? Więc temat cichnie, jest odkładany z tygodnia, z miesiąca na miesiąc.
No i to jest zdecydowanie drugi, myślę, że taki bardziej palący problem na mojej drodze, bo to są... Tutaj już jesteśmy o krok od współpracy, nie? Tylko, że ten krok wydaje się być po prostu nad przepaścią, nie? I to się nie wydarzy. I teraz myślę nad tym, jak te problemy rozwiązać. I tu z pomocą przychodzą moi przyjaciele, z którymi miałem okazję w ostatnich tygodniach porozmawiać. Podzielę się z wami tymi pomysłami. Pierwszym pomysłem, i myślę, że bardzo dobrą sugestią, to jest pomysł Maksyma, który zasugerował mi, żebym w spotkaniu z klientem od początku nadał bardzo jasną strukturę, nakierowaną na działanie. Czyli nie, że okej, przyszliśmy sobie pogadać o inspiracjach, tylko dążymy do rezultatów, do działania, nie? Druga cenna myśl to jest pomysł od Łukasza, który zasugerował mi, żebym jako ten next step, który będzie stosunkowo łatwy, taki miękki, ale przy okazji też stworzy potencjał do rozwinięcia jeszcze naszych planów współpracy, zaproponował workshop z zespołem. Czyli wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, aby zaproponować taką pierwszą, bardzo miękką usługę, która pozwoli też mojemu rozmówcy zbudować buy-in w organizacji do tego kierunku. I to jest bardzo mądra myśl. Druga bardzo dobra myśl, którą podzielił się ze mną Łukasz, to żebym szukał sposobu, żeby gadać KPI-ami klienta. I to jest coś, czego ja nie robiłem. Jak wy wiecie, w takich bardzo, ja mówię w takich ogólnikach często, nie? Upraszczam przekaz. Ale myślę, że na spotkaniu muszę dążyć do tego, żeby zrozumieć, jakie KPI ma klient, szczególnie klient korporacyjny, dyrektor działu marketingu na przykład, no bo to jest na koniec dnia coś, z czego on jest rozliczany i po prostu jakby wyrzucam sobie teraz, że po prostu, że jak ja coś takiego nie pytałem do tej pory żadnego z klientów, z którym rozmawiam. Nieważne. W każdym razie ten element KPI-ów też dorzucę, bo to też może budować ten element, nie nasycenia, ale tej urgency, nie? Że mam cele do przywiezienia w tym roku i ten człowiek i ten kierunek może pomóc mi te cele zrealizować. Maksym, Łukasz, bardzo, bardzo wam dziękuję za te podpowiedzi. A was, drodzy widzowie, zapraszam też do tego, żebyście się dzielili swoimi przemyśleniami, swoimi podpowiedziami. To mi pomaga, po prostu to mi pomaga. Bardzo mi już kibicujecie, to już samo w sobie bardzo mi pomaga. Natomiast wasze przemyślenia, które płyną z lat doświadczenia, pracy, prowadzenia własnych biznesów, to są rzeczy bardzo cenne. Więc jak zostawicie komentarz, czy zostawicie jakąś wiadomość w mailu, to może mi pomóc. Więc no, zachęcam do tego. Tyle teorii, teraz praktyka. Jutro mam spotkanie z bardzo ciekawym, no i ważnym dla mnie potencjalnym klientem. Tutaj gorące podziękowania dla Maksyma za to polecenie, bo to jest spotkanie w branży po prostu wymarzonej i też profil tego biznesu, tego klienta jest bardzo, bardzo ciekawy, więc wypatruję tego spotkania i zamierzam właśnie wykorzystać te lekcje ostatnich tygodni. Po pierwsze, nastawić się bardzo na słuchanie, na pytanie i próbę zrozumienia biznesu klienta przede wszystkim, jego potrzeb, jego planów. I po drugie, będę chciał przetestować bardzo to podejście jasnej struktury, ale przy okazji też takiego miękkiego wejścia w współpracę, nie budowania ściany przed klientem, a prostych kroków, które możemy zacząć robić od tak. Za 5 minut widzę się z klientem. Trzymajcie kciuki. Tak jak wam wspominałem, to jest bardzo, bardzo ciekawy kierunek. No jest fokus na tym, aby słuchać, jak najwięcej pytać, jak najmniej mówić i nie budować ściany na końcu, tylko poszukać drogi, żeby przejść do takiego smooth, łatwego działania. Działamy. Wracam właśnie ze spotkania.
I jestem niezadowolony. Niezadowolony jestem z siebie. Bo po pierwsze, za dużo gadałem. Znowu za dużo gadałem. Nawet po umowie ciała widziałem, że jak wiecie, jak zadaję pytania, zaczynają opowiadać o swoim biznesie, to od razu jakby bardziej się otwierali na dyskusję. Spotkanie było spoko, tylko że to za dużo gadałem. To jest po pierwsze. Po drugie, widzę, że muszę zmienić formę tego, co ja jakby prezentuję. Jakby mam teraz, jestem przygotowany bardziej pod kątem takiego, wiecie, materiałów dla ludzi do przeczytania, a nie do pokazania. I muszę zmienić i moją ofertę, i tą analizę w taką formę prezentacji lightowej, lekkiej, a przy okazji ten raport, który tworzę, dołączać na przykład jako, dołączać, nie wiem, jak to się mówi, dodawać jako taki na przykład wydrukowany, fajny binderek, fajnie wyglądający profesjonalnie, dodatkowo jako taki coś, co mogą sobie przeglądnąć w trakcie spotkania. I to jest fajna myśl. Muszę się zorientować, jak takie rzeczy robić, ale przede wszystkim mieć bardzo łatwy przekaz w kontekście właśnie tego, co pokazuję, bo to będzie bardziej strawne. A dwa, to wiecie, jakby czuję, że tam jakby widać, że jest duża potrzeba tworzenia wideo, już fajne rzeczy sami na własną rękę robią w formacie takim pisanym. I to wideo wspaniale by ich uzupełniło, ale mam takie poczucie, że jakby zostawiłem im z takim poczuciem, że to jest super, zróbmy, fajnie byłoby to zrobić, ale to jest tak czasochłonne i po naszej stronie, że po prostu nie damy radę. I tego się boję, że po prostu znowu ta ściana, takiego, wiecie, może rzeczy, które trzeba by zrobić. Nie dałem tego w taki jasny sposób, nie zakomunikowałem, jak tą ścianę obejść, że to nie jest ściana, tylko krok po kroczku, po kawałeczku uda nam się to zbudować. No nic, wrócę do nich jeszcze z kilkoma pomysłami, bo mam parę przemyśleń po tej rozmowie i liczę, że to się przerodzi współpracę, ale no jestem niezadowolony. Niezadowolony z dusz. Powiem wam, jeszcze tyle się muszę nauczyć, nie? W rozmowie sprzedażowej. Już jakby jest tyle rzeczy, które jeszcze trzeba zrobić, żeby ta firma się ukręciła, nie? O, po prostu. Może pracy jeszcze. No nic, jedę jeszcze pół godzinki. Za dziwny kadr. Pół godzinki i jestem w domu i wracam do sprzedaży. Słuchajcie, właśnie dostałem wiadomość od tego klienta, z którym się wczoraj spotkałem, w którym tak byłem niezadowolony po spotkaniu, i podesłali mi pierwszy taki materiał do współpracy w sumie, nie nagraniowy, ale jakiś content, który stworzyli w przeszłości, który chcieliby sobie przetłumaczyć na inny język. Fajnie, dobrze, bo to o to chodzi. Wiecie, może to nie jest i współpraca i nagrania, ale to jest pierwszy krok. Z dobrych newsów to właśnie podpisałem umowę z innym klientem. Tutaj na realizację robimy jedno nagranie na razie, referencje dla producenta, ale możliwe, że po tym nagraniu jeszcze coś będziemy razem działać, także fajnie. Właśnie wyrwałem sobie ósemki, ale nie o tym. Pan doktor, u którego się leczę, zapytał mnie o moje działania wideo. No i mówisz mi, że za dwa tygodnie pogadałem, przygotuję mi takie inspiracje, które zwykle przygotowuję dla klientów, ale fajna rzecz, bo to jest, powiem wam, trudno jest trafić na takiego naprawdę dobrego eksperta, kogoś, takiego człowieka, komu po prostu można zaufać, nie? No i to jest taki człowiek i fajnie, cieszy mnie to bardzo, że się tematem zainteresował, bo jak więcej osób, właśnie, którzy mają taką wiedzę, doświadczenie, będą się dzielić swoją wiedzą poprzez właśnie wideo na YouTubach, no to po prostu lepiej dla wszystkich pacjentów. Sorry, że tak seplenie, ale jakby, no wiecie. No także pozytywnie, fajne. Ucieszył mnie bardzo tym pytaniem. No dobra, idę. Na tydzień temu cały weekend spędziłem na przygotowaniu analizy propozycji oferty dla
dużego, bardzo, bardzo ciekawego klienta. I klient, w sensie potencjalny klient zamknął. Już myślałem, że temat gdzieś uciekł, ale właśnie miga mi w zakładce przeglądarki, że mam odpowiedź od tej pani, która zarządza PR-em, wizerunkiem tej firmy. Zobaczymy razem, co opisała. Ok, otwieram. Odpowiem po urlopie. No dobra, no nie jest to odpowiedź, na którą liczyłem, ale cieszę się bardzo, że jest. No dobra, to doczekamy na po urlopie. Ech, życie. Musiałem odbyć ze sobą twardą rozmowę. No wyobraźcie sobie, że kończy się miesiąc. Zostało w sumie niecały tydzień do końca miesiąca, do końca kwietnia. I tak już sobie wczoraj myślałem, że w sumie to może odpuszczę sobie tą sprzedaż. Już mam tylko 50 prób sprzedażowych, nie? Ale myśl jest taka, że w sumie odpuszczę sobie, no bo mam zlecenie od klientów tych istniejących. Skupię się na tych pracy dla nich. Oczywiście to jest ważne. Ale jakby, co to jest w ogóle za myślenie, tak sobie myślę, o czym ja w ogóle mówię, nie? Mam zrobić i to, i to. No więc, tak połajałem się w głowie i w myślach i nie odpuszczam. Po prostu ma być 50 prób sprzedaży, 50, 100 przynajmniej. I tyle. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić i to, i to. To jest klasyczny case, nie? Że jak coś chcemy zrobić, no to szukamy sposobu. Jak czegoś nie chcemy zrobić, no to szukamy powodu. No ja sobie szukałem powodów, ale nie. Nie ma tak. Po pierwsze, udało mi się nadgonić moją sprzedaż. W tamtym tygodniu pocisnąłem. Zostało mi teraz jeszcze około 10 prób sprzedażowych, trochę ponad, więc fajnie, jestem zadowolony. A dziś rano z kolei zająłem się follow-upami i staram się nie robić od jakiegoś czasu takich prostych follow-upów na zasadzie dzień dobry, czy się pan zastanowił nad moją propozycją, bo to są takie dość denerwujące, upierdliwe wiadomości, które nic nie dają. Przyjąłem sobie takie założenie, że jak wracam do klienta z intencją follow-upu, to nie robię tego wprost na zasadzie właśnie tego zadawania tego głupiego pytania, tylko wracam do niego z inspiracją, z jakimś fajnym pomysłem, z wartością, nie? Czyli idea jest taka, żeby ten klient, gdy zobaczy mojego maila, nie miał poczucia, znowu ten typ do mnie pisze i zadaje mi po raz setny to samo pytanie, czy się pan zastanowił, czy jest pan zainteresowany, tylko o, znowu dostałem maila od tego faceta, z jakimś fajnym tipem, z jakąś fajną inspiracją, z jakimś fajnym drobiazgiem, który będzie ciekawy, który może mi się przyda, który mi pomoże. I właśnie na to poświęciłem dzisiejszych, no takie 2-3 godziny rano. Zrobiłem kilka tych follow-upów, bo to jest czasochłonne. Trochę trzeba się naszukać i to wszystko też ubrać w miarę taką ładną wiadomość, ładną inspirację. Ale jestem z siebie zadowolony. Jeszcze kilka mam do wysłania takich wiadomości, ale to zrobię później, bo mam teraz jeszcze pracę przed spotkaniem z klientem o popołudniu do wykonania. I to wszystko pięknie brzmi, nie? Natomiast dostałem też odpowiedź od jednego z tych klientów, że dziękują za inspirację, super, ale działają wewnętrznie, nie? Więc no, pewnych rzeczy się nie przeszkodzi. Niemniej to nie zmienia faktu, że liczą się relacje w długim okresie, nie? Czyli to, że teraz mi ten klient napisał, wiesz co, dzięki, fajnie, że dajesz nam te inspiracje, ale wiesz, działamy teraz we własnym zakresie i to w 100% szanuję, fajnie, że w ogóle właśnie dali mi znać. To nie zmienia faktu, że będę starał się dalej im dostarczać takie inspiracje i wartość i wiecie, za parę miesięcy, może za rok, jakiś temat się gdzieś urodzi i nawiążemy tą współpracę, także wiecie, tylko liczy się długi okres. Wracam do pracy. Wychodzę właśnie ze spotkania. Pojawił się temat wsparcia kampanii wyborczej do Europarlamentu jednego z kandydatów. Jest fajnie.
może to być dość intensywne działanie, więc myślę, że może się szykować dość intensywny maj. Kontakt czerwca, no ale generalnie pozytywnie, bo też plan jest taki bardzo ambitny na tą kampanię. Więc zobaczymy. Przekazałem ofertę, ale myślę, że się dogadamy. Idę teraz do fryzjera. Właśnie wracam z kawiarni. Sprzedaż w tym miesiącu zamknięta. No, jest 30 kwietnia, więc wypadałoby, żeby dzisiaj była zamknięta. No i niezadowolony jestem z tej mojej sprzedaży i w tym miesiącu i w ogóle myślę, że muszę zmienić trochę podejścia do tego, jak w tym obszarze działam. A zostanę sobie tutaj chwilę. To jest taki mały, nie wiem to, jak to się formalnie nazywa, taki mały ryneczek oświęcimy, bardzo taki urokliwy zakątek. I myślę, czuję, że muszę zmienić coś w tej mojej sprzedaży, zmienić target, bo za mocno cisnę i staram się powalczyć o te korporacje. I to byłoby wspaniale, żeby takich klientów złapać, ale tak patrząc na te ostatnie miesiące, to trwa to długo. Fajne kontakty udało się nawiązać, nie? Tylko że tych współprac nadal nie ma. I no, więc myślę, że zmienię trochę cel bardziej na te małe i średnie biznesy. Plus mam jeszcze jeden pomysł, ale o tym w sumie nie jeden pomysł, więcej pomysłów mam, ale o tym pewnie w przyszłym miesiącu pogadam. Idę, jadę do domu. Okej, okay. Wysłałem właśnie stories na Instagramie i update też na YouTubie. Muszę więcej robić, w sensie muszę, chcę więcej, bardziej wykorzystywać social media, szczególnie Instagrama pod kątem firmy. W ogóle w związku z tym będzie nowa seria odcinków na kanale niedługo. Ale, ja nie o tym. Słuchajcie, mamy już maj. Celowo nie robiłem podsumowania na weekend majowy. Stwierdziłem, że pewnie macie lepsze rzeczy niż oglądanie YouTube'ów, więc troszeczkę później opublikujemy update. W każdym razie Trzeba podsumować kwiecień. Zanim wyniki, to jeszcze jedno ogłoszenie, ważne ogłoszenie. Bardzo lubię Wasze komentarze. Widzę, że wielu z Was pracuje nad własną firmą albo po prostu marzy o tym, żeby swoją firmę tworzyć. I pomyślałem, że może fajnie, jak połączymy siły. I tak raz w tygodniu, to tak na dobry początek, moglibyśmy mieć taką przestrzeń, czas, w którym po prostu pracujemy razem. Trochę, wiecie, na zasadzie takiego accountability, że po prostu raz w tygodniu możemy sobie razem usiąść i skupić się na pracy nad swoimi celami, nad może takimi celami 10X, które, wiecie, mają ogromny potencjał, ale zwykle może nie ma czasu, żeby się nimi zająć. I taki pierwszy live, a w zasadzie spotkanie, chciałbym zorganizować w tym najbliższym tygodniu, a konkretnie w środę 8 maja. To będzie live, ale to też będzie spotkanie online, więc jeżeli macie ochotę dołączyć godzinkę, dwie, popracować razem ze mną nad swoimi celami, to zapraszam Was do tego spotkania. Zaproszenie znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli oglądasz to już po 8 maja, to nic się nie przejmuj. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy z wielu takich live'ów, gdzie po prostu razem będziemy mogli podziałać nad naszymi celami. Ok? No to wracam do update'u kwietniowego. Kwiecień był dobrym miesiącem. Finansowo so-so, powiedzmy, ale otworzył ciekawe perspektywy. W ogóle otworzyło mi się w głowie dużo nowych zakładek. Nie wiem, jak to się mówi. W każdym razie dużo takich nowych pomysłów, rzeczy, które chcę zrobić, które chcę pociągnąć. I to jest z taką mega fajną energią wchodzę w maj. Po prostu cały czas mam ochotę pracować nad tymi tematami związanymi z rozwojem mojej firmy. No, ale po kolei. To, co mnie bardzo cieszy, nie pokazałem Wam tego w update'cie, ale od jakiegoś czasu staram się nawiązać kontakt z ludźmi, z firmami, które wykorzystują wideo w swoim biznesie. I na razie nie udaje mi się tego zrobić skutecznie, ale pod koniec kwietnia jedna osoba odpowiedziała mi i jest wstępnie zainteresowana taką współpracą. Nie wydarzy to się teraz, raczej to będzie temat na wakacje, ale jest to super i to dodaje mi energii takiej, że jakby muszę tego robić więcej, bo to jest niesamowicie ciekawy temat dla mnie.
I myślę, że też może być dużą wartością dla innych, dla widzów. Więc to jest fajna rzecz, jedna z wielu fajnych rzeczy, które się wydarzyły w kwietniu. W kwietniu też otworzyły się ciekawe kierunki współpracy z potencjalnymi, ciągle potencjalnymi klientami. Ciągle czuję, że jest ta ściana, taka bariera, którą muszę się nauczyć obchodzić, aby rozpoczynać współpracę z tymi potencjalnymi klientami, aby nie pozwolić na tym etapie właśnie zainteresowania sparaliżować się właśnie mnogością tematów do ogarnięcia. No ale będziemy nad tym pracować po prostu, ale już myślę, że w kwietniu do kilku fajnych współprac się przybliżyłem i mam nadzieję, że one się w maju zmaterializują. No, ile zarobiłem? Słuchajcie, w kwietniu udało się zarobić 7954 zł. No nie jest to szalona kwota, ale jest kilka takich fajnych elementów z nią związanych. Po pierwsze, przekroczyłem barierę 50 tysięcy złotych, więc to jest milestone, ważny moment, fajnie. Co prawda mniej niż pół roku zostało, 5 miesięcy zostało, więc no, musimy podziałać mocniej, jeżeli chcemy, żeby ten cel się zmaterializował. To 100 tysięcy faktycznie się zadziało. Niemniej bariera połowa przekroczona. Druga rzecz fajna związana z tą kwotą jest taka, że w tym miesiącu działałem tylko i wyłącznie na zleceniach zdalnych, na pracy nad archiwalnymi materiałami klientów. I to jest bardzo fajne, nie? Bo z jednej strony to pokazuje, że mogę pracować w różnych miejscach świata, założyć sobie, że okej, nie wiem, w miesiącu mam kilka nagrań, ale czas, część miesiąca mogę sobie spędzić na przykład, nie wiem, w Hiszpanii czy w Tokio, co byłoby fajną opcją. Wiadomo, że to nie jest jeszcze temat na teraz, ale myślę, że w przyszłości taka droga będzie otwarta, co po prostu cieszy i tylko jest kolejnym takim elementem, który daje mi motywację, żeby walczyć, żeby działać. A po drugie, to też daje potencjał wzrostu. To znaczy, wiecie, takim pierwszym na pewno zadaniem, które będę chciał oddelegować, gdzie jeżeli będę chciał kogoś zatrudnić, no to będzie właśnie temat takiej pracy zdalnej. Im więcej będę miał takich możliwości, takich realizacji w portfolio, tym ułatwi mi to możliwość zatrudnienia kogoś. Ale to jest przyszłość. To jest jeszcze przyszłość, do tego momentu jeszcze jest daleko. Niemniej o prawie 8 tysięcy w tym miesiącu przybliżyłem się do mojego celu. Niezależnie od tej kwoty, bo wcale ta kwota, wiecie, to nie jest tak, że jestem usatysfakcjonowany, nie jestem. Nadal jakby mam takie bardzo głębokie, mocne poczucie, że muszę coś zmienić w moim procesie sprzedaży. Myślę, że pogadamy sobie o tym w przyszłym miesiącu, ale czuję, że po prostu mój proces sprzedaży muszę bardzo mocno przemyśleć, ale tylko nie tylko przemyśleć, ale też przedziałać. To znaczy próbować innych dróg, docierać do innej grupy też potencjalnych klientów. Maj będzie ciekawym miesiącem w wielu wymiarach. Trzymajcie kciuki. Ja życzę Wam też samych sukcesów w rozwijaniu, wprowadzeniu Waszych firm. Słyszymy się za miesiąc z kolejnym update'em, a w międzyczasie myślę, że też pojawią się jakieś odcinki związane z rozwijaniem biznesu. Cieszę się, że jesteście ze mną na kanale Działaj. No i do kolejnego odcinka.